w batalion. Tam ludzie skwitowali bycie obserwatorem, żeby być obserwatorem w batalionie. I dla mnie to trochę kiepskie wybory. No chyba, że jakiś mega sellout, nie wiem, może batalion im jakoś mega płaci, ale dla mnie 2 na 10. Nie wiem, mi się gierka nie podoba za bardzo, ale wiadomo, nie? Czy to była pierwsza gierka Win? Tak. Streamujemy od 20 minut. Tyle trwa zwykle Win. Kolego, nie zabijaj mnie. Dzięki, dzięki, mordo, dzięki. Już słyszałem, jak ktoś przeładowuje. Miałem nadzieję tylko, że to nie jest jakiś, nie wiem, skar złoty na przykład i że mnie nie zwanshotuje w głowę, nie zwanshotował mnie w głowę. Co jest dobre? Dobrze jest nie być zwanshotowanym w głowę. Cześć pajacu. Kamelek, cześć. Dlaczego pajacu? Oblu moją prośbę o pozdrowienia, Adisek. Dzisiaj ja was nie hejtuję. Mimo, że chcę, to ja nie hejtuję. Dzisiaj są walentynki, okej. Spędzamy je, kurczę, tutaj, prawda, w rodzinnym gronie, family friendly. I tak to jest właśnie, nie? Cześć, mam kompa w serwisie i nie mogę se pograć. No to, Filfolek, tak się składa, że mam live'a, więc możesz sobie usiąść, obejrzeć. I tak to jest, prawda? Halo, halo. Siema, który masz level? Który ja mam level, czat? 97? Chyba 97, nie? Eryk, dzień dobry. Cicho jem, siemka. Poproszę coś dobrego. Zawsze jak proszę coś dobrego, to dostaję burst broń, czat. Zauważyliście to? Ja też. Ja też, czat, ja też. Tu, pozdrowisz, czy ja nikogo nie pozdrawiam. Nikogo. Planujesz jakąś inną gierkę w najbliższym czasie oprócz Fortnite? Oprócz Zeldy? Chciałbym Far Cry'a. Bo chyba Far Cry 5 niedługo wychodzi, nie? Ale to będzie wtedy Baby Rage. Co to za gra? Gdzie jest Fortnite? Więc zobaczymy, zobaczymy. Ale taki Far Cry spoko. Chociaż z drugiej strony też bym chciał pograć w Assassina, a jakoś nie mogę się zebrać w Origins. Także no. Czy tu się świeci? Tu się świeci. Tu się zawsze świeci. Tutaj się zawsze świeci czat. Jest jeden typ tutaj z shotgunem, bo słyszałem wcześniej, co mnie troszeczkę niepokoi. Musimy go zabić. Please don't kill me. Dlatego się napiłem. Zwykle się nie piję, ale teraz muszę się napić, bo wiecie jak to jest, nie? Typa już tu nie ma, bo go nie słyszę. No chyba, że kuca gdzieś i czeka, ale to wątpię, żeby kucał i czekał. Okej, Erwin, możesz stąd wyskoczyć? Dzięki. Miałeś kupić zbierak? Właśnie, kupujemy ten zbierak, czat? No chyba kupujemy, nie? Ten zbierak miłosny. Chyba trzeba kupić. Koniec marca z premiera Far Cry'a. To jeszcze daleko w sumie. Myślałem, że jakoś bliżej. Co to za gra, gdzie Fortnite Baby Rage? Właśnie. Gdzie jest Fortnite? Evron, kupuj, fajny jest. Czyli kupić? Trzeba chyba kupić, nie? Rachel? Rachel! Co tam, Lasio? A już pytałem. Pytałem, nie? Stara bida powiedziałeś. A, widzisz, pamiętam wszystko. 200 IQ. Tak, należy dokonać tego zakupu. Dziękuję, Uszczelka, za formalną odpowiedź na to pytanie. Nie kupuj, ma kiepskie dźwięki. Jakie ma kiepskie dźwięki? Ma kiepskie dźwięki. O kurde, to niedobrze. Rekinek ma fajny, nie? On ma taki. Tak się trzęsie. I taka woda jest w środku, nie? No jak taki rekinek w sumie. Wow, jeden frag w Evron. To chyba nieźle. A statków nie planujesz? O, no a tylko, że statki to też jest w sumie koniec marca, nie? To tak. Tu było pytanie o najbliższy czas. Mamy w sumie połowę lutego. Do końca marca to jeszcze trochę czasu, ale statki oczywiście. W statki będziemy grać. W statki będziemy grać. Będziemy grać z Izakiem, Leszkiem i Pago. Takie czwórki będziemy. Siema, Michael. Dzień dobry. Witam. Witam serdecznie. Mati. Siemaneczko. Tu. Evron, kocham cię. Szymczak, ja ciebie też. Mimo, że się nie znamy, to ja czuję do ciebie naprawdę szczerą miłość. Tu. Dawaj Lola XD. Okej, może nie. Myślę, że streamerów Lola jest sporo. Ja już nie muszę tutaj zapewniać rozrywki, jeżeli chodzi o Lola, nie? Tym bardziej, że nie za bardzo chcę. Więc no. Byłoby raczej kiepsko. Czy 20 marca jest Sea of Thieves, a nie 30? Chyba 30, no nie? Ze mną się nigdy nie przywita, dokładnie. Dokładnie. Ze mną Evron to się nigdy nie wita. Nie to co zresztą. 20 100% info. O! No to 10 dni a Far Cry kiedy? Halo? Far Cry? Odbiór? Odbiór Far Cry? Puść błogosławieni. Evron, puść mema.
Dzisiaj bluza czy szlafrok? Czat, ja dzisiaj nie wychodziłem z domu, więc możecie odpowiedzieć, czy mam na sobie bluzę czy szlafrok? Możecie odpowiedzieć teraz na czacie. Kto zgadnie, ten dostaje... No właśnie. No właśnie. Go barka, czekajcie, mi się odtabowało. Szlafrok, nic, nic, nie masz nic na sobie. Czat, odpowiedź jest błędna, ponieważ mam na sobie koszulę. Mam na sobie koszulę właśnie, więc nikt nie wygrał. Nikt nie napisał koszulę, więc wszyscy przegrali. Trudno niestety, jak zwykle nie ma tutaj wygrywów na kanale. Są jedynie przegrani, tak myślałem. Trudno. Dobra. Tutaj jest wszystko kurczę zlutowane, ja takiego sprzętu nie mam. Ja nie lubię mieć broni z berstem białej, bo to jest naprawdę kiepska perspektywa, jeżeli chodzi o giereczkę. Nie lubię tej broni. Tutaj były strzały, więc postaram się nie robić hałasu. Podjechać na blisko. Chris, koszulę. Evron, co dzisiaj jadłeś? Jakąś quesadillę czy coś takiego. Quesadillę się chyba mówi. Z jakiegoś gingro bar, coś takiego. Bo było na Uber Eats. Nagroda roku! Ulubiona restauracja w 2017. I była taka czat 6 na 10, więc nie polecam. Co tu jest? No, niebieska broń z burstem. To wciąż broń z burstem, trochę lepsza przynajmniej. A co tam jest? Tam jest pompka, więc... skamiany, dzień dobry. A już miałem mówić skam, prawda? Miałem mówić skam. Evron idzie na randeczkę, u. Proste. Te dźwięki się czasami jakoś miutują w tej grze same. Zrób losowanie subów na walentynki. Random org. O, właśnie. To możemy zrobić, krawa, to możemy zrobić. Wziąć listę wszystkich subów i po prostu wylosować, no nie? To jest, i to jest jakiś plan, czat. To jest jakiś plan. Nie wiem, gdzie iść, czat, naprawdę. Znalazłbym jakąś osobę. Z racji, iż jest już top 20, tam wiadomo, nie? 5. Ale kurczę. Quesadilla się czyta. Okej, okay, quesadilla. Pyszne, uuu. Evron, pokażesz po grze, ile masz wygranych? Mam pewnie jakieś 3 wygrane. Dobra, czat, nie wiem gdzie iść, naprawdę. Ja bym chciał coś zabić, ale nie wiem. Gonię jakiegoś typa, o którym już nawet nie wiem, czy on żyje. Czy nie zmienił swoich wyborów życiowych? Pewnie zmienił, nie? Co u ciebie, Evron? A ty czasami nie, na początku nie streamowałeś z kamerą? Raczej nie, z tego co pamiętam, to raczej nie. Go losowanie pyszne. Było śmieszne. Jak jest tu streamował na telefonie, widzę połowę i nie wiem, czy ten przegryw znalazł samicę, czy troluje. Już moją dziewczyną jest komputer. O co? Co? Zatańcz, Evron, ale tutaj jest kolega. No i Scar, widzicie? I to już jest jakiś start. Jeszcze tego typa zaraz zabiję, nie bij mnie, dobra? Dzięki. O, gościu, ty jeszcze nie wiesz, z kim zadzierasz. Yeah, baby. Naprawdę? Okej, czat, to jest skomplikowane, dobrze? Nie musicie nic mówić. Typ sobie pije kewa. Już nie pije kewa jak coś, okej? Okay. Witam, kochanie, cześć, Asia. Asia jest moją walentynką. Ziup. Dobra, i teraz tak. Szybki tutaj, prawda, trzeba ogarnąć, co robimy. Robimy tak. Szybko pijemy, zmieniamy, pijemy. Dlaczego w walentynki nie spędzasz czasu z ukochaną osobą, tylko grasz w gry, a my przegrywy to oglądamy? Proszę was, czat. Walentynki w 2K18? Ja was proszę. Jajcarz, dzień dobry, siemanko, cześć. Kurczę, nie mam już rzeczy. A ten typ coś jeszcze miał, nie? On miał małe kewy chyba, z tego co wiem, bo ja tak szybko go zlutowałem. Nie, czat, on nie miał małych kewów, on miał jakieś bandaże. Bandaży już nie chcę. A miał drewno, to w sumie mogę wziąć, nie? Drewno się zawsze przyda. Okej, okay, tutaj i tutaj. No i fantastycznie. Mamy rzeczy, możemy iść. Możemy iść. Evron, gdzie Zelda? Obiecałeś, że będzie Baby Rage. Evron, kompik zamówiony, będzie we wtorek. Nice, nice. To nawet nie tak późno, nie? Asia.
Myślałem, że dłużej. Go pyszne dla subów. Gumi się harcują, pole się szarżują, wszędzie dziś słychać donośny ich śmiech. Chcieliście gumisie? Zawsze Macie. Zwycięskie, waleczne, rycerskie. Każda przygoda zapiera nam dech. Zobacz sam. Jak gumi się skaczą tam i się, bo gumi się cały świat już zna. Gumiś to fajny miś. Evron Lagu. Evron Lagu. Dzięki bardzo. Go pyszne dla subów. I teraz będzie w aktywności na fioletowo go pyszne dla subów. Taki długi napis, muszę to sprawdzić, czekajcie czat, no oczywiście, że jest taki długi napis. God damn it. Dobra, Dusty Depot, Tilted Towers, go gumisie, go pyszne. Wszyscy coś chcą, a może na przykład go Evron kocham cię, co? Nikt tak nie powie. Dlaczego nikt tak nie powie? No właśnie. Mógł być świątek, ale mają na stanie SSD tego i dlatego wtorek dopiero, ale supi. No dobra, to też tam ogarnę, nie Asia? Do wtorku to easy. Czy hitbox w tej głowie jest taki sam jak zwykłej, czy jest większy? Tak jak zwykłej, bo to jest strój, wiecie. Pod maską misia jest normalna ludzka głowa, prawda? Więc na przykład jak ktoś mi trafi w uszko, czy tutaj w główkę, no to nie dostaje obrażeń, prawda? Więc wiecie, to jest tak... To nie jest tak, że ten skin jest jakiś gorszy, prawda? Lub mam, nie wiem, mniejsze szanse. A może tak działa? A co jeżeli tak działa? What if? Strasznie mi teraz ciężko znaleźć ludzi. W tamtej grze już miałem chyba 8 fragów. Teraz mam 3. Go Evron KC, wow. Okej, okay, gościu, halo? Pewnie stąd, no oczywiście. Ifan, stul Ray tam na tej górze. Tu jeszcze był typ, nie? Chyba, że na górze. Halo? Czy ja słyszałem coś na górze? Chyba nie słyszałem. Zobacz sam, jak gumi się skaczą tam i siam. To jest rad pre-recorded, okej? Okay? Jak zwykle go nie dobiję i teraz on mnie jeszcze raz trafi. Okej, okay, jednak nie. Ale zawsze jak tak nie trafiam typa ostatnim strzałem, to potem dostaję... To potem dostaję, no właśnie. Tak, wiem czat, złota snajperka. O mój Boże, Evron, zostawiasz tą snajperkę? Tak, zostawiam. Dobra, czat, zrobimy trapo, on się na pewno uda. Patrzcie. Chcecie next level? Wiecie, co tu się dzieje? Typ jak będzie wchodził tutaj, żeby wziąć snajperkę i zrobić coś takiego, to dostanie z tego trapa. Bo to jest broken. To jest next level i na pewno kogoś zabijemy tym. 100% czat, nawet nie ma co dyskutować. 100%, naprawdę, bo te trapy zadają obrażenia. Tak samo jak tu ktoś zobaczy snajperkę, o kurde, pójdę po nią i w tym momencie dostaję strapa, nie? Który jest pod ziemią, bo jestem po prostu next level i to się tak dzieje. Zobaczcie. Także jak będziemy gdzieś tutaj, to zaraz dostaniemy fraga, 100%, także możecie już shotować. Podka tam zostaw. No niby tak, ale kurde, tam i tak jest sporo rzeczy, nie? A wiesz, ktoś nie musi nawet po tą snajperkę, musi iść tam coś zlutować, byle co. I to jest głupie, bo na przykład widzicie, możecie postawić tutaj ścianę, ale możecie postawić też ścianę, a no w tym miejscu nie, ale widzicie. O, teraz. Widzicie? Teraz buduję... Tylko niech się zdejmie. O nie, nie wybuduję. To jest już za bardzo, ale czasami jak jest tak na rogu, o właśnie tak jak tutaj, to można wybudować. Pokczampik. Evron, zaśpiewaj coś proszę. Lepiej nie, naprawdę, ja nie chcę wam niszczyć uszu, naprawdę. Mogę puścić muzykę, co? Dzień dobry, tutaj Evron. Niestety nie mogę puścić dźwięku z tego momentu odcinka, gdyż YouTube jest troszeczkę restrykcyjny, prawda? Wrzuciłem film z muzyką i niestety został zablokowany przez właśnie ten fragment muzyczny, dlatego muszę go zastąpić swoim głosem, także tutaj właśnie idę sobie po górce. Fajnie, zaraz zabiję jakąś tam osobę i ogólnie wszystko jest, wychodzi właśnie czarny rycerz, szybko zrekcony, jeszcze mu troszeczkę zatańczyłem, prawda, i myślę, że to koniec. Nie, jeszcze troszeczkę jest muzyki, tak się pamiętam. Styknie wam, dobra, czat, żeby nie było, że was za dobrze traktuję, co? Żeby nie było. Evron, kocham cię, dzięki. Patrzcie na to, czat, i jakie są szanse, że go zabiję? Jezus, trafiłem, widzieliście? Oj, dobra, ale nie lutujemy tego. Jezu, czy ktoś to zszotował? Boże, to chyba był najlepszy play w moim życiu. Jakie były szanse, czat? 2%? Tam jeszcze jeden jest.
Szotujcie to przecież. Patrzcie, nie ma go, widzicie? Gdzie on jest? Nie ma go. Zginął. A tu kolejny. Nawet inny skin, widzicie? Czyli to nie jest ta sama osoba, 100%. Akurat się ruszyłeś, śmieciu. Okej, dobra, szanuję to. 50% szansy, 1,3% na trafienie. Słuchajcie, to był najlepszy play w moim życiu. Kolego. Kolega się, widzę, nie wzbuszył tym. Tu widzę, że... Kolego. Słyszę strzały, nie widzę. Co? Co? A teraz to tak. A no bo tak, ta kula też musi opadać, nie? Stoi, nie opada. Okej, gościu, jak zwykle. Ten typ dalej wali w to drzewo. Nie widzisz, gościu, że tam się rozsypały itemy? Okej, typ wali do mnie. Nie widzisz, gościu, że cię zabije? Nie zabiłem go, czat, nie zabiłem go. To nie ma znaczenia teraz. O kurde, jakiś dojazd. I tak to właśnie jest. Nie mogę wrzucić na YouTube'a. Co ty robisz tutaj? Co ty tu robisz, Omelka? I tam był jakiś typ, nie? Wcześniej. Tak się patrzę w tamtą stronę, już jakieś 7 minut patrzę się w tamtą stronę, bo cały czas tam były jakieś strzały. I umrę zaraz. O Jezu. A może... Nie, teraz w tym momencie czat już się bierze rakietnicę, bo to jest ostatni typ, on sobie pewnie zrobi gdzieś bazę. Widzieliście ten slajd? Na pewno każdy widział. Mam nadzieję. Cześć Garcia, siemanko, to idzie na YouTube'a, musi. No nie, bo wpuściłem smoczków, rip. Thanks. Altaj? Altajże. Altajże. Altajże, musisz udać się do... Jak było to miasto w Asasynie 1C? Jakie były miasta w Asasynie 1C? Szybko. Dzięki bardzo, Altair. O mój Boże, czy to asasyn? Asasynie. Czemu budujesz to z kamienia? Dobre pytanie, czat, w sumie. Bardzo dobre pytanie. Damaszek, o, Damaszek był. Radom nie. I zawsze jest ta jedna osoba ostatnia. Zawsze, zauważyliście, że bardzo rzadko spotyka się typa w top 2, który jest agresywny. Zwykle to jest osoba, która po prostu kampi i to tak do bólu, naprawdę, że ja muszę strzelać w każdy krzaczek, żeby osoba się w ogóle pokazała. Trochę smutne, nie? Czy ja mam jump pada? Nie mam. Ale bieda. No czat, no co ja mogę poradzić? Musimy zejść. No cóż, trudno. Za każdym razem tak jest, Evron. Dzięki, że się ze mną zgadzacie. Doceniam. Ty pewnie gdzieś tu kampi, nie? I to jest najgorsze. O. Typ uciekł do strefy! Gościu, w strefie jesteś. Widzisz, że jesteś w strefie? Co ty robisz? Ja muszę z nim porozmawiać, czat, czekajcie, bo tutaj... Przepraszam. On się wsmażył w strefie. Czy to taki efekt był? Kolego? Jak wyjdzie i mnie one-tapnie ze snajperki, będzie trochę smutno, nie? Ale w sumie... Przepraszam. Kolega nie za bardzo chyba wie, że w tej grze trzeba się bić. To ja pójdę, dobra, gościu? To sieć, spoko, ja pójdę sobie. Alchemik? I to jest alchemik, 8 miesiąc. Ty chyba nie chce. No nie. Erwin, co to za schody? Alchemik? To jest jakiś bot! To jest bot!
A ty. O, co? O, 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 ja 200 IQ. O, Jezu! Co? Co za? Nie mogłem przerwać emotki. Co robisz, gościu? Jak się by mnie ograł, nie? Bo nie mogę przerwać emotki. Ty, to jest next level. On robi... On gra w szachy, słuchajcie. On gra w szachy. On wykorzystuje słabość przeciwnika. Że są walentynki i nie będę do niego strzelał. Co robisz, gościu? Widzę cię przez dziurkę. Cztery D szachy gościu ze mną robi, nie? Szkoda, że nie mam trapów. W każdej grze mam po 16 trapów. W tej grze nie mam ani jednego. Kolego. Oho! Oho! No cóż. Myślałem, że przyjdzie do mnie. No co on... Został.